tego serduszko dla donatorów, serduszko. Kurde, bo takie serce takie trochę upośledzone. O, takie, takie może być. Więc tutaj, nie czytała porozmowy nowe, no, ale siema, ale siema. Wy to wszystkim po prostu życzliwości, łapeczkę w górze zostawić, suba i follow na Instagramie, tutaj. Tutaj. I do 11 osób. Elo. Siema. Czemu jesteś za ruchem Chorzów, a nie za Wisłą Kraków? Bo mieszkam na Fajce. Gdzie mieszkasz? Na Fajce. Jakiej Fajce? Fajce w Chorzowie. Bo jest fajka. Czy tam fajki palicie, czy co? Nie. To co tam robicie? Znaczy niektórzy. A, niektórzy palą fajki, a ty nie. Tak, ja nie. No dobra. Ale co tam, macie jakieś tańsze fajki, czy co? Nie mam pojęcia, nie kupujesz. No dobra, bo myślałem, że bratu kupujesz młodszemu. Nie. Ty w jakim wieku jesteś? 15 lat. Okej, okay. I co, chodzisz na żylata? No. O kurde, to przepotężnie. Ja nie wiem, a tam masz zawsze coś w torebce? Jakąś kosę czy coś? Jakiś... Może nie kosę, ale scyzorek się znajdzie. Scyzorek, a jakiś gaz pieprzowy? Też będzie. O kurde. A miałeś kiedyś jakąś niemiłą sytuację? Jeszcze się nie zdarzyło. Okej, okay. Oby takich nie było, co nie? No chyba, że ten. No, oby takich nie było, nie? No, a na przykład, a jakbyś spotkał mnie i on ci powiedział, że ruch Chorzów jest słaby, to co byś zrobiła? Wyjęłaś pcyk. O kurde, to ja chyba bym tak nie powiedział, jednak. Ej, a ten scyzorek jest naostrzony? Czy tylko możesz posmarować chleb tym masłem? Jest naostrzony. Okej, okay. A do jakiego stopnia? Takiego, że w brzuch bym się ukuła. A, ukuła? Ukuła. Mm, czyli po prostu możesz sobie chleb posmarować masłem, tym scyzorykiem, tak? Że wyciągasz, a to jest żylecie, wyciągasz sobie masełko, chlebek, bierzesz, smarujesz, szyneczka, serek i jesz. Bo tam drogie są ceny, nie? Tam w tych barach. No, dosyć drogie. Coś zawsze się znajdzie. No właśnie. A jak masz na imię? Od tyłu. Emilia. Od tyłu. Nie da rady. Nie da rady? No dobra. A na przykład mogłabyś mieć chłopaka, który jest zaległym Warszawa? No. A na przykład nie wciągnęłaby się do scyzoryka? Zależy jaki by był. A zależy jaki by był. Na przykład on by tak nienawidził ruchu Chorzów i by ci kazał przejść na jego stronę. To nie. Ale byś była w nim zakochana. Zakochana, tak mocno byś była w nim zakochana. Nie ma szans. Jesteś najbardziej zakochana w ruchu Chorzów, tak? No. O kurde, no to niezły kibic z ciebie, no. A jakiś szalik masz zarąbisty? Mam, ale nie tutaj. Okej, okay, a na przykład wychodzisz z nim na miasto, że tak fajnie się oplatasz, albo tak ci tak fajnie zwisa. Tak, ale tak normalnie, nie na mecz, tylko po prostu. No. O kurde. A dużo... Teraz wróciłam, w tej koszulce byłam. Wow, a dużo... A mecz teraz był? Nie. A dużo masz tych koszulek tego ruchu? To się znajdzie. Ja pierdziele. To ty jesteś jakąś fanatek? Fanatyczką. No. Dla pana, kurde. A od ilu lat tak chodzisz na te mecze? Na każdy mecz chodzisz? Może nie na każdy, ale... Często bywam. Kurde, a to pewnie masz jakiś karnet, no bo... Tak? Ty nie masz karnetu, no właśnie. No ja nie wiem, jak tam tym ruchem Chorzów i jakoś ekstraklasy... Nie, czekaj, oni są w ekstraklasie? A, bo ja myślałem, że już nie są, czy coś. Bo ja ekstraklasy nie oglądam, no, ja nie oglądam w ogóle piłki nożnej ostatnio, więc ja trochę nie w temacie. Ale mnie wiem... tata wkręcił. Tata cię wkręcił. Małego. Kurde, to... A twój tata też chodzi na żyletę? Tak. Ja pierdziele, a co ma w swoim asortymencie? Lace, kominiarki, takie rzeczy. Po co wam są kominiarki? Żeby dym... Nie... Nie zatruć się. Potem lace się odpala. Na przykład mogę ci pokazać, co się ostatnio działo na urodzinach. A na przykład...
Jakie macie triki na przemyt takich właśnie, takich dymów? Bo to jest nielegalne, nie? Takie, A to takie... nie mnie, to nie, to ja nie. Ale To... twój tata przemyca. Nie, on używa, ale nie przemyca. Aha, dobra. Więc to wszystko na legalu. Wszystko na legal, czyli używa, nie przemyca. Znaczy, Tak. nie, to na odwrót jest nielegalnie. Przemycać można, ale używać nie można. To tak na odwrót chyba. Nie. Ne? Dobra. No to na przykład możesz mi jeszcze powiedzieć, no jakaś taka najostrzejsza sytuacja, na przykład widziałaś, że obok się bili albo coś takiego? Było. A może opowiedzieć jedną sytuację? Była taka sytuacja, że totalnie przede mną jeden facet popchnął drugiego i zaczęła się po prostu bójka. Ja pierwsze, ale długo się lali? Czy to kilka bomb poleciało i potem karetka przejechała czy coś? Nie do karetki, ale policja brała udział. O kurde, ale kozak. Najlepsze Kozak. są wyjazdy. A, jeszcze po całej Polsce jeździsz? No. Ja pierdzielę. Tak pociągiem, taki klimat. Ej, a masz Instagrama? No. No masz podać? Mogę. A ty często na te wyjazdowe jeździsz? Znaczy, jak nie mam lekcji? No, teraz w ogóle lekcji nie masz, możesz się w pociągu możesz mieć lekcje. No, ale jednak tak. Weekendy najzwyczajniej. A czemu to z odstępem 1, 2, 3? Nie wiem. Dobra, to chyba bez odstępu, co? Nie mam pojęcia, szczerze. Emisulka, 1, 2, 3. Ta Dobra. nazwa. Nad morzem? No. A czemu nie masz na przykład zdjęć z piłkarzami czy coś? A wiesz, jak to było kozackie? Miałoby być takie 22 zdjęcia, nie, 23 razem z trenerem byś miała takie 23 foty i one by się zmieniały, na przykład jak się zawodnicy zmieniają. No, a wiesz, jak to było kozackie? A trzeba pomyśleć. A masz foty z piłkarzami? Nie, jakby... A masz na przykład tak, że aha, nie, bo ty jesteś od Żylety, to jak oni wchodzą do środka, to na przykład nie wyciągasz ręki, dajcie mi koszulkę albo coś takiego. Nie. Ale zawsze po meczu zostajesz, co nie? I tam coś tam No. śpiewasz. Kurde, to ciekawie ci powiem. Ale niebezpiecznie, niebezpiecznie. To się działo na urodzinach. Ja pierdzielę. Co tam się odwala? Pracę po prostu, jakby to normalnie, nie? To jest normalne. Tak. A, no Czasami dobra. nawet wtedy, w środku roku, na przykład w lato. No. No to wtedy jest kozacko, to jest kozacko. Dobra. No. Ja lecę dalej. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. Nara.